Zapraszamy na kolejny program o najlepszych produkcjach filmowych. Bawcie się dobrze, oglądając Cinema Cinema. W tym tygodniu zobaczymy Bette Midler w roli bezrobotnej aktorki, która zmienia zawód i zostaje pisarką w komedii Isn't She Great? Później młody student zostaje członkiem tajnego niebezpiecznego bractwa w filmie The Skulls. Następnie wraz z Sigourney Weaver i Timem Allenem wybierzemy się na plan filmu Galaxy Quest. Na końcu przedstawimy Wam 10 najlepszych filmów Ameryki minionego tygodnia. Program rozpoczniemy od komedii Isn't She Great z Bette Midler w roli głównej. Przeczytałabyś książkę o gwiazdach filmowych uzależnionych od seksu i narkotyków? To tak, jakbym podsłuchiwała w toalecie. Niemoralna i szalona wyprawa do piekła współczesnego show biznesu. Nie pracowałam przez ponad rok. Nie mam agenta. Nie chodzę na przesłuchania. Bette gra Jacqueline Suzanne, bezrobotną aktorkę. Z pomocą męża Nathana Lane'a zostaje światowej sławy pisarką. Mogę napisać o starzejących się gwiazdach, pełnych nadziei prostytutkach i ludziach uzależnionych od prochów. Zmieniłabyś nazwiska? Mogę pisać o seksie? Tak. A o seksie w basenie? Nawet Szekspir nie wpadłby na to. To jak zboczone przeminęło z wiatrem. W filmie występują David Hyde Pierce, Stockard Channing i John Cleese. Dolina Lalek. Brzmi jak książka dla dzieci. Lalki to pigułki. Książka dla starszych dzieci. Wyzywające, perwersyjne, łagodne porno. Umieścimy to na okładce. Kobiety w tej książce to prawdziwe zwierzęta. Nie podobało się pani? To najlepsza książka, jaką czytałam. Jeżeli facet kupił mi te perły, nie tylko poszłabym z nim do łóżka, ale zrobiłabym to z przyjemnością. Zaczekaj, uprawiamy seks. Nie spiesz się. Przyjrzyjmy się teraz thrillerowi The Skulls. Gdzie pan McNamara nauczył się wiosłować? Chyba w kanałach. Jest mieszczuchem. Dzięki niemu zdobyliśmy nagrodę Ivy 3 razy z rzędu. Czy jesteś gotowy, aby się odrodzić? Bycie członkiem bractwa to przyjemności, obowiązki i czasem ból. Żyjemy według zasad i według nich umieramy. Joshua Jackson gra maturzystę zaproszonego do udziału w elitarnym bractwie studenckim. Czaszki ponad wszystko. Miło pana poznać, senatorze. Co o tym sądzisz? Jest to trochę oszałamiające. Z początku pociąga go bogactwo i władza. Kiedy jednak jego przyjaciel ginie w niewyjaśnionych okolicznościach, Joshua rozpracowuje prawdziwy charakter grupy. Należysz do czaszek. Nie jesteśmy bezpieczni. Co zrobisz? Żyjemy według zasad i według nich umieramy. Chcę wiedzieć, co naprawdę wydarzyło się tamtej nocy. Tu są kamery, muszą więc istnieć nagrania. Zrób zbliżenie. Wiem, co zrobiliście. Trzeba zlikwidować pana McNamara. Nie jest już lojalny. Reżyserią zajął się twórca filmu Daylight, Rob Cohen. Mam dowody. Skasowali kasetę. Kto? Czaszki. Panują nad wszystkim. Jesteś martwy. Klub tajny i elitarny. Nie może być dobry. Wybierzmy się teraz na plan komedii Galaxy Quest. Grupa aktorów z serialu science fiction zostaje wybrana przez kosmitów, aby uratowali ich planetę. Wasz dowódca jest na pokładzie. Nasz program był bardzo popularny, dopóki go nie zdjęli. Teraz biedni, żałośni aktorzy nie mają nic do roboty, oprócz chodzenia na sympozja i otwarcia sklepów komputerowych. Do Kroćset.
Co za oszczędność. Obcy z innej planety odebrali nasz sygnał telewizyjny, ale nie wiedzieli, że oglądają zwykły program. Mamy poważne uszkodzenia. Pomyśleli, że są to dokumentalne zapisy naszej działalności. Gdy więc zaatakowały ich największe zbiory w kosmosie, oczywiście zgłosili się do nas po pomoc. Komandorze, ratuj nas. Tim Allen jest szefem grupy bezrobotnych aktorów. Ma kilka imion. Jego filmowy pseudonim to Jason Nesmith. Jason Nesmith gra kapitana Taggarta. Zabierają nas w kosmos. Przez próżność Tim nie mówi im, że jesteśmy tylko aktorami. Okazuje się, że cała cywilizacja jest przeze mnie zagrożona. Razem z Timem w filmie występuje Sigourney Weaver. Wyglądają jak małe dzieci. Cześć. Sigourney była świetna. Podobała jej się zmiana koloru włosów i to, że stała się symbolem seksu. Moja postać czuła się bardzo naturalnie i chciała się pochwalić swoją urodą. Alan Rickman odtwarza rolę kiedyś szanowanego szekspirowskiego aktora z Anglii, który w programie gra pół człowieka, pół jaszczura. Jest jednym z tych angielskich aktorów, którzy wyjechali do Hollywood. Teraz jedynie chodzi na sympozja i otwiera sklep elektryczny. Na syna Warwana, pomszczę cię. 23 kwadrat sektora Gamma. Co powiedziałeś? Dobrze się bawiłem. Gębę go. We wrażliwe punkty. To skała. Nie ma wrażliwych punktów. Coś tu nie gra. Film ten nadaje się dla całej rodziny. Jest bardzo śmieszny. Czerwoniutki przesuwa się w stronę zieloniutkiego. To niesamowite. Efekty robią wrażenie. Korzystamy z najnowszych osiągnięć technologicznych. Twórcy filmu zatrudnili najlepszych speców od efektów specjalnych i charakteryzacji w całej branży filmowej. Industrial Light and Magic robią dla nas wszystkie statki kosmiczne. Stan Winston, który pracował przy Terminatorze, stworzył kosmitów i potwory. Jak tworzy się postaci do filmu? Korzysta się z różnych technologii. W naszym filmie wykorzystaliśmy je wszystkie. Serasim jest wielkim zbójem. Cała jego głowa jest ruchoma, wygląda więc przerażająco. To charakteryzacja, twarzą natomiast porusza aktor. Co powiedziałeś? Walczę z wielkim prosiakiem, który wlecze się z prędkością mil na rok. Kiedy stworzyliśmy tę postać, pomyślałem, że zmieściłbym się do środka. Niewiele myśląc, powiedziałem to na głos. Jedną z wielu technicznych nowości w tym filmie jest największa w historii Hollywood platforma, na której umieszczono statek kosmiczny. Chwilami kołysanie było straszne. Musieliśmy się naprawdę mocno trzymać. Miało się wrażenie, że to silne trzęsienie ziemi. Sceny, które odbywały się na planecie obcych, nakręcono w Goblin Valley w stanie Utah. To najdziwniejsze miejsce na świecie. Czuć tu prehistorię. Występują tu dziwne stwory z piaskowca i gliny. To niesamowite miejsce. Chyba jeszcze nikt nie wykorzystał go w żadnym filmie.
Umieściliśmy tę fantastyczną, nową technologię w takim otoczeniu. Przekonajmy się, na którym miejscu wylądowała ta przebojowa komedia. Na miejscu 10 jest film Prochy Angeli, oparty na autobiografii irlandzkiego autora Franka McCourta. Opisuje życie w slumsach młodego Frankiego i jego rodziny. Sytuacja się komplikuje, gdy rodzina się powiększa. Znowu się przeprowadziliśmy i nie zostawiliby papieża. Jak wy wyglądacie? Jak zmokłe szczury. Rozbierzcie się. Wysuszcie przy ogniu i przywitajcie się ze swoim bratem Michaelem. Czemu jesz gofry? Nigdy nie jadałeś ich przed walką. Skoro ty je jesz, to ja też mogę. We wszystkim musisz mnie naśladować? Owszem. Na 9 miejscu debiutuje Play It to the Bone. Antonio Banderas i Woody Harrelson grają parę przyjaciół i przeciwników na ringu, którzy otrzymują szansę swojego życia. Reżyserem filmu jest Ron Shelton. Antonio i Woody świetnie sobie poradzili. Musieli robić coś dla nich nienaturalnego. Ludzie uczą się boksu przez całe życie, a oni nie mieli tyle czasu. Antonio powiedział, że walka w samej bieliźnie jest trochę poniżająca. Uspokój się. Trochę odpuściłeś. Skup się, to go załatwisz. Naśladuj go. Teraz? Mój syn potrafi tylko wydawać pieniądze. Na miejscu 8 znalazł się film Utalentowany pan Ripley. Matt Damon ma odnaleźć emigranta Judah Law i sprowadzić go z powrotem do Stanów. Poznając życie Judah, Matt odkrywa swój wyjątkowy dar. Jazz to tylko drażniący hałas. Jesteś świetny. Skąd go znasz? Poznałem go w Nowym Jorku. Posłuchaj tego. Poznaj mojego ojca, Herberta Richarda Greenleafa I. Miło mi cię poznać. Dicky ma niezłe oko. Świetne. Emily tak nie uważa. Nie rozumiem. Jest świetny. Czy pojechałbyś do Włoch i sprowadził go z powrotem? Co? Zapłacę ci. Gdybyś przekonał mojego syna do powrotu do domu, zapłaciłbym ci $1000. Przerwana lekcja muzyki spada na 7. Winona Ryder odtwarza rolę Suzanne Kaysen, normalnej dziewczyny, którą rodzina wysyła do szpitala psychiatrycznego. Winona poznaje tam laureatkę Złotego Globu, Angelinę Jolie, która gra Lisę. Lisa jest wolna. Może jest w zamkniętym szpitalu, ale to najbardziej wolna z postaci, jakie odtwarzałam. Wychowała się w klatce, którą był dom. Jest do tego przyzwyczajona i nie przeszkadza jej to. Za ścianami też można być wolnym. Nie trzeba organizować sobie życia, ponieważ już jest zorganizowane. You don't have to organize your life. It's organized. You're free.
Margie? Cześć, co robisz? Mam obchód. Jak ma się Joe? Dobrze. Muszę skończyć obchód. Czy rozmowy ze mną są zakazane na służbie? Co byś zrobiła, gdybym miała przebitą aortę? Zajmowałabyś się czymś innym? Przestań. Co mam przestać? Zobacz. Wystarczy tego. Zrób jeden krok i rozerwę sobie aortę. Przestań. Aortę masz w piersi. Dobrze wiedzieć. Komedia Galaxy Quest znalazła się na miejscu szóstym. Tim Allen dowodzi grupą bezrobotnych aktorów, którzy muszą uratować obcą planetę. Problem polega na tym, że nie są oni prawdziwymi astronautami. Laredo, zabierz nas stąd. Słucham? To jest taki statek, jaki prowadziłeś w filmie. Startuj. Nie ma sprawy. Startuję. Normalne myszy tak się nie zachowują. Może jest wściekła? Możliwe. Zielona Mila utrzymuje się na piątym miejscu. Tom Hanks, Barry Pepper i David Morse grają strażników w celi śmierci. Pilnują najgroźniejszych kryminalistów czekających na egzekucję. Okazuje się, że nawet w takim miejscu mogą zdarzyć się cuda. Przestań, bo będzie ich więcej. Chcę zobaczyć, co ona zrobi. To eksperyment. Jest w izolatce. Rozdrapuje teraz ścianę, aby ubić sobie gniazdko. Według mnie wcale nie jesteś za mały. Na czwartym miejscu znajduje się komedia familijna Stuart Malutki. Michael J. Fox podkłada głos Stuarta, małej myszki, która zostaje zaadoptowana przez ludzi. Stuart nigdy nie przejmował się swoim rozmiarem, chociaż czasem miał przez to kłopoty. O rany. Mamo! To ja, Stuart. Jestem w pralce. Mamo! Dokąd idziesz? Dziwne. Co takiego? Myślałam, że ktoś jest za drzwiami. Pięknie wyglądasz. Czy przed wyjściem porozmawiamy z George'em? O czym? O Stuarcie. Chyba mu się to nie podoba. Dobrze, że jesteś. Jestem w pralce. Pomożesz mi? Czy możesz to wyłączyć? Dlaczego? To mój ulubiony program. Bardzo śmieszne. Nie możesz mnie tu zostawić. Mów do mnie jeszcze.
Dokąd idziesz? Muszę popatrzeć na samochody, poziewać i wylizać futerko. To może mi zająć nawet kilka godzin. Dzięki temu dowodowi możesz być wolny, a ty go odrzucasz. Za kilka lat? Ja nie mam kilku lat. Na trzecim miejscu znalazł się Huragan. Denzel Washington gra Rubina Huragana Cartera, boksera niesłusznie skazanego za morderstwo. W więzieniu spisał pamiętnik, który niezwykle zainteresował pewnego młodego chłopca. Usiądź. Nieźle tu jest. To nie jest miejsce dla ludzi. Nie przyzwyczajaj się do niego. Jesteś bardzo odważny. Zdecydowałeś się przyjść tu samemu. Jestem pod wrażeniem. Bałem się, że nie będziesz tego chciał. Ja też się bałem. Ale ty jesteś huraganem. Kogo miałbyś się bać? Otwartych drzwi, światła na zewnątrz. Ciebie? Mnie? Nie rozumiem, panie Carter. Mów do mnie Rub. Rub? Następny w kolejności jest film Down to You, który zarobił ponad 7 milionów dolarów podczas pierwszego tygodnia wyświetlania. Freddie Prinze Jr. i Julia Stiles grają w komedii, w której chłopak się zakochuje, traci dziewczynę i stara się ją odzyskać. Jesteś najładniejszym chłopakiem w Nowym Jorku. Mam coś na zębach? Nie. A ja? Jest urocza. Wyglądasz pięknie. Zakochałem się. Masz motylki w brzuchu? Pewnie. Dziewczyny są jak autobusy. Przyjeżdżają co dwie minuty. Dzisiaj rozmawiam o mężczyznach, którzy w związku noszą spódnice. Czy mogę mówić ci Alice? Będziecie kupować takie same ręczniki? Myślałam, że łączy nas coś wyjątkowego. To prawda, ale potrzebuję swobody. Gdy zrozumiesz swój błąd, mnie już dawno nie będzie. Teraz poznacie najpopularniejszy film Ameryki. Urodzę twoje dziecko. To nie moje dziecko. Moje jest tam. Od dwóch tygodni Next Friday jest najpopularniejszym filmem w Stanach. Ice Cube zagrał w drugiej części filmu z 95 roku. Przeprowadza się do bogatych krewnych na przedmieściach, gdzie jego kuzyn ma kłopoty z kobietami. To mi wygląda na fatalne zauroczenie. Znam ten stan. Radzisz sobie z kobietami lepiej niż twój kuzyn? Za dużo wody. Wcale nie. To potrwa 20 minut. Zdarzyło mi się to 9 razy. Jeszcze 19 minut. Chodź, pokażę ci ogródek. To była lista 10 najpopularniejszych filmów Ameryki minionego tygodnia. Zapraszamy na następny odcinek Cinema Cinema, w którym dowiecie się o wszystkim ze świata filmu. Na zakończenie zobaczcie jeszcze Winona Ryder i Angelinę Jolie w filmie Przerwana lekcja muzyki. Wersja polska HBO Polska. Tekst Tomasz Potocki, czytali Tomasz Sandak i Jarosław Łukomski.